Niedziela 8 października należała zdecydowanie do czworonogów, a to z powodu dwóch dużych gliwickich wydarzeń poświęconych miłośnikom psów. Pierwsze z nich stanowiła 40. Wystawa Krajowa Psów Rasowych, która odbyła się na terenie ośrodka wypoczynkowego Czechowice, gdzie zaprezentowało się około 800 psich piękności, m.in. z Polski, Niemiec, Rosji, Czech, Słowacji i Ukrainy, które rywalizowały o tytuł najpiękniejszego w różnych kategoriach. Organizatorem jubileuszowej wystawy był Zabrzeński Oddział Związku Kynologicznego w Polsce, a każdy pies zgłoszony do udziału przez swojego właściciela musiał przejść odpowiednią procedurę formalną. Przede wszystkim musi być zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce pod egidą FCI, a nie w innych związkach pośrednich. I musi mieć tak metrykę, z którą przychodzi właściciel do oddziału, tam go rejestruje. My wysyłamy metrykę do zarządu głównego i w zarządzie głównym otrzymuje czteropokoleniowy rodowód. Ten rodowód wraca do nas, do oddziału i właściciel sobie psa odbiera ten rodowód. I na podstawie tego rodowodu może wystawiać swojego psa na wystawach krajowych, międzynarodowych, oczywiście od poszczególnych klas. Drugim wydarzeniem była 9. edycja akcji Wariacje na cztery łapy, czyli Baw się razem z psami. Znajdujemy się w Parku Chopina, jak co roku o tej porze we wrześniu albo w październiku organizujemy wariacje na cztery łapy. Oczywiście największym naszym celem tutaj jest znalezienie domów dla naszych psów. Podczas tej imprezy plenerowej oprócz możliwości zaadoptowania psa na przybyłych czekał punkt informujący o procesie adopcji zwierzęcia oraz wiele innych atrakcji. Przyjeżdżają tutaj na tę imprezę trenerzy z psami, które świetnie pracują przy agility, przy różnych torach przeszkód, pokazują naprawdę wspaniałe rzeczy, psie umiejętności. To jest naprawdę bardzo widowiskowe. 9. edycja wydarzenia Wariacje na cztery łapy, czyli Baw się razem z psami, odbyła się pod patronatem prezydenta miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza.